Siemano, jestem Jaysiok, ze mną jest dzisiaj Szabelka, który tam siedzi i łowi sobie ryby. Mega fajnie dzisiaj biorą, od razu wam mówię, bo wstęp nagrywam właściwie pod koniec już łowienia, także naprawdę warto zostać, tym bardziej, że wydarzyła się dosyć ciekawa rzecz, oprócz tego, że złapaliśmy masę przepięknych okoni, no to stała się bardzo dla mnie przykra rzecz, ale ja się tam nie smucę, bo... no, łapałem okoni przynajmniej. Także tyle dobrego w nieszczęściu i co, zapraszam was do oglądania. Oglądajcie i bacznie obserwujcie film, bo będzie ciekawie. Piękny. Albo silny. Dzisiaj mamy taki dzień, że okonie walą jak głupie. W jednym miejscu znaleźliśmy to miejsce w końcu. Ale przeważnie są to okonie niewielkie. Ło, ten ładny, ty. Tak, no ładny. Ej, gdy my to zmierzymy? Ja mam miarkę. Zmierzymy tego jegomościa. Niestety mi wypadł. Nie moja wina. Ale już fajna rybka. Naprawdę fajny okonek. Dawaj go. 21. Trochę mnie poniosło z tym 30-takiem, ale naprawdę fajny już okoń. Cofaj się do tego. I łowimy dalej. Mi też. Mi też siedzi. Pięknie. Jezu, kiedy ja ostatni raz tak na tym jeziorze połowiłem. Nie przypominam sobie, że ja tak fajnie połowił na tym jeziorze. Taki 20-taczek znowu. Na gumkę Praybite w kolorze Jaysiok Limited. Możecie ją kupić w opisie, macie link. I taki już okonek pod 20 cm. Łowimy dalej, człowieku. Ja pierdzielę, naprawdę, nie? Kolejna. Siedzi? Siedzi chyba. Nie wiem. Nie siedzi. Ale takie uderzenia. Siedzi u szabli. Sprawdźmy, jaki to będzie okoń, jakiego rozmiaru. Idzie w moją stronę. Idzie w szabli stronę. O, ja się spiał. No to co sprawdziliśmy. Ja, siedzi. Siedzi? Siedzi. No to jednak widzimy, jakich był rozmiarów. Elegancko. Ale zabawa. Coś takiego właśnie oczekiwałem, nie? O, ale przydzwonienie, ja pier... A jestem nad tobą. Siedzi. O, ale miałem pierdolnięcie. Co tu się odpierdziela, ile 20-taków? Jest. Siedzi, u szabli też siedzi. U mnie taki, a u szabli? Jaki będzie u szabli? No taki sam, no. Jest good, powiem wam tak, to jezioro jest ultra ciężkie i to, że tutaj tak biorą, to jest po prostu coś niesamowitego. Mówiłem tutaj bardzo wiele razy, ale jeszcze chyba na taki dzień nie trafiłem. Co prawda pływaliśmy pół dnia i nie było praktycznie w ogóle brania, ale w końcu się udało. Także łowimy dalej. Siedział chyba. Siedział. Ściągnął gumę. Spróbuję inny kolor. Najwyżej wrócę do tego, idę jak przez górę jej nosi.
siedział. Patrz, co one robią z tą gumą. Tylko ją cały czas ściągają. Niszczą te przynęty jak chcą. One po prostu nie mają szans ze starciem z tyloma braniami. Siedzi u szabli. Fajne. Ładne. Znowu fajny oponek u szabelki. Na razie odkładamy je do podbieraka, żeby nie odganiały tej ławicy, bo chcemy się nacieszyć tym, co tutaj się dzieje jak najdłużej. Szabla, zaprezentuj rybkę tutaj. Elegancki okoń, piękny. Siedzi u szabelki okonek. Sprawdźmy, czy będzie dublet. Jola, chodźcie. Uo! Pięknie muruje. Nie widać go w tym słońcu. O, siedzi, siedział. Ładny, taki klasyczny. O! I po nim. I dwudziestek. Taki dwudziestaczek, ale ważne, że jest, a nijaki. Ważna jest zabawa. I nie wiem, czy w ogóle słyszy. O! Nie masz ogonka? Nie mam ogonka, guma ściągnięta. To może tylko mówić o jednym, nie? Że te ryby nie dają dzisiaj za wygraną. Na szczęście mam jeszcze dużo tych przynęt, więc mogę sobie wymieniać te przynęty nawet i co chwilę. No ale to tylko udowadnia, że ta przynęta naprawdę nie jest byle jaka, tylko że okonie ją po prostu uwielbiają i kochają. Siedź. Ładny. Ole mi kurde. Co powiedziałeś? Wszystko jest nagrane. Rodzice oglądają, słyszą, co synek mówi. Jest taki ciężki. Ej, ładny! Z 25! Ja aż go nie podniosę na wędce. Ślicznotka! Piękny! Szabelka! Weź, żeby się nie spiął, weź go w rękę. I do wody. Dawaj, bierz go. Bierz go, nie bój się. Zaprezentuj tutaj widzom. O konia. No ładny. Piękna rybka. Łowimy dalej. Na oczywiście prejbajca. Proszę bardzo. Różowego. Dalej. Mierz go, ale będzie miniatura fajna. Dzisiaj. Wezmę sobie dwa okonki z podbieraka, takie większe. Ile ma? 25 prawie. Wyskaczę. Dwa brania w jednym rzucie, trzy brania w jednym rzucie. I cztery brania? Cztery brania w jednym rzucie. Pięć brań w jednym rzucie. I przyjęte przy łódce. Że naprawdę czasem ciężko. Przeważnie biorą wtedy, kiedy się podbija i nawet nie jesteś w stanie. Minie jak w opadzie to jest. No ale mi też właśnie w opadzie często. O kurde. Ładny? No kurde. Albo to silny. Nie, ładny będzie. Piękny, dawaj go do podbieraka. Nie. Kolejny. I też ładny. Ale wydaje mi się, że mniejszy. Od tamtego. Mniejszy, dużo. O Jezu, bardzo dużo mniejszy. Ale jest, że on się spiął. Twoja wina! Za późno go podebrałeś. Ładny. Nie! Siedzi! Nie, raczej nie. Tamten to aż odjazd ci zrobił. Nie wierzę w to, co tu się odpierdziela. Też ładniutki. Piękna ryba, szabla. Jezu, jak szkoda tego mojego konia, popłacze się chyba. O, chyba i salta. I kolejny piękny okoń. Portfolio szabelki. Taki, z 20, parę. Może mieć.
Szabel jeszcze nie umie odczepiać ryb po prostu. Jest początkujący. Oczywiście żartujemy, po prostu się wpiął mocno, ewidentnie. On się wpiął. Dobra, nie idziemy wam pokazać tych drastycznych scen. Siedzi u szabli. Kolejny. I u mnie siedzi. Zaciąłem go prawą ręką, nie? Jak szabli pokazywałem rybę. I mój większy szabla tym razem. Pierwszy raz mi się udało. W dniu dzisiejszym. O, twarde pyski mają, to prawda. Ale już taki przyjemny pokonek. Szabla wyczepia przynętę, proszę bardzo. O, dla takich widoków dzisiaj tutaj przypłynąłem. Nie będę ukrywał. Bez ogonka i bez agrawki, bo agrawka mu walnęła. W każdym razie ja tam jestem szczęśliwy z powodu tego, jakie ryby tu są dzisiaj. I płyniemy dalej. Ładny. Ładny, co? No, ładny. Branie lekkie. Piękny! O, siedzi! Ej, dobra człowieku, fajnie, że siedzi, ale... Też ładny! Dobra, weź to i zobacz, jaki mój jest. Bierz go pod wiarakiem. To taki sam, jak ja wtedy spiąłem. Ta. Nie no, podobny z wielkością, szczerze. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale elegancko. Czyli jednak się nie wyłączyły, bo już były spekulacje i to jest 30. Może być. To jest 30 według mnie, 28-30. O kurde, jest duży, nie? Jest ogromny! Coś niesamowitego, że takiego konia znaleźliśmy na tym jeziorze, którego tak naprawdę w ogóle nie znamy. Znowu piękne. I znowu piękne. I znowu piękne i siedzi. Cztery uderzenia, żeby wyciągnąć jednego okonia. Kto to widział? Jeszcze w echosondę mi się zaplątał. Porąbało cię, ziomek? No wymiarowy, no. Same wymiary walą. Jestem tak szczęśliwy. O. Co jest? Ale mal. Powiem wam, że przełożyłem sobie koło wrotek, bo generalnie ta wędka służyła mi pod bardzo ciężkie łowienie okoni i tam miałem już plecionkę chyba 0,14 i dlatego zmieniłem sobie na koło wrotek z Bluebearda, bo tam miałem plecioneczkę o grubości, no nie wiem, P03, to nie wiem ile to tam jest tak na milimetry, no to podejrzewam, że 0,4 coś takiego. No i tym się po prostu dalej rzuca i jest lepsze czucie pod takie małe przynęty. Także dlatego zmieniłem to, żeby po prostu się lepiej rzucało, no bo teraz już Bluebeard nie jest funkcjonalny niestety. Bluebeard automatycznie zmienił się na ciężar wyrzutowy 15 gram, ale ogarniemy to niebawem i będzie znowu śmigał parę dni, pewnie zgaduję, i ogarniemy szczytówkę. Bo to akurat Bluebeardów da się ogarnąć, jeżeli kupicie na Stefanów Fishing, to bez problemu ogarniacie sobie nową szczytówkę za jakąś tam dopłatą. Także na spokojnie. Ale oni tam głęboko siedzą, ci powiem. No, ja bym bardzo w tym opadzie. Strzelają. Ło, ale mi przytrzyma. Siedzi kolejny. Nie będzie duży, ale ładnie przywalił. Chociaż czasem te właśnie, które się wydają, że są małe, wcale nie są małe. Często tak bywa, ale tym razem akurat tak nie było. I faktycznie okazał się dość mały. Rzucamy dalej. Mam nadzieję, że w końcu ja coś wyciągnę, bo troszeczkę tutaj szabla prowadzi, wydaje mi się, w złowionych rybach. Ale no cóż, może się to zaraz zmieni. Przy podbijaniu sieci. No, tak obstawiałem właśnie, że o takie ryby tutaj się będzie rozchodzić. Jeśli tak przy podbijaniu zaczęły skubać. Czyli te maluchy znowu wskoczyły. Mhm.
siedzi, siedzi. Ładny? Nie wiem. Nie. Taki dość basic. I oczywiście na kopytko od ryby dnia. Prey bites. Takie są zarysy na echosondzie w tym miejscu, gdzie łowimy. Patrzcie, ile pięknych ryb. Drobnica, trochę tutaj pomniejsze, bo jest przybliżone, ale patrzcie, drobnica jest u góry, praktycznie przy tafli, a te wszystkie okonie stoją centralnie pod nimi. O, drugi odprowadza. Drugi odprowadził go. Ładny. A drugi taki sam go odprowadził. Tam jest kurka. 20. O, Michael Jordan. Siedź. Pierdek taki. Puszczaj. O, życiówka. Myślałem, że mam ranie. Życiówka. Czarnego łowisz? Jo, na czarnego prejbajca. Szabla ma rybę. Pięknego konia. Mówił, że nie, mały chyba, nie czuję go, kurde. A teraz się okazuje, że to taki pod 30. To jest niesamowite, bo te jezioro jest strasznie ciężkie. A tu dzisiaj nam takie piękne ryby dopisują. Coś pięknego. Uważaj, szabla, na tą wędkę, bo już ją wygiąłeś. Jeszcze do tego szczęścia nam tylko jednego brakuje, nie? Nie wiem, mówił czego, ale piękny okonio. O, ale będziesz miał fotę. Trzeba robić przy tym zachodzie słońca fotę tobie, szabla. Naprawdę. No. Pokaż rybkę. Wypnę. Wypnij go i pokazuj rybę. Na prejbajca. Oj. Taki okoń. Piękny. Czekaj. Inaczej go zrobię. Złap go tak, że ci właśnie nie wypadł. I zrobimy ci fotę. Dobra. Jest? Siedź. Całkiem przyjemny. Zauważyłem, że w ogóle mega fajnie się ta wędka gnie, nie? Że nawet niewielki okoń potrafi ją mega fajnie dogiąć. Aha. No. To jednak wiem dlaczego. Tak myślałem, że to będzie fajny okoń. Spadaj, młody. No i mam przeczucie, że zostaniesz zjedzony dzisiaj, bo nie wiem, czy przeżyjesz, jak cię za bok podpiąłem. Sorry. A więc tak, okonie przestały brać, podłączam właśnie echosondę i sprawdzimy, gdzie one są, dlatego warto mieć echosondę, bo właśnie można sprawdzić, gdzie te ryby są. Co prawda, te miejsce tak naprawdę nie zostało odkryte poprzez echosondę, tylko zostało odkryte przez nas, bo zobaczyliśmy, że tutaj coś się dzieje. Pozwolę sobie was tutaj postawić, bo muszę podłączyć akumulator. Także za momencik sprawdzimy sobie, co tutaj się dzieje. Ja wam to pokażę zaraz, jak to będzie wyglądać na echosondzie. I idziemy sprawdzić, co się dzieje pod wodą i gdzie te ryby są, bo już zaszło słońce i musimy sprawdzić, w których miejscach one po prostu siedzą. A w ogóle nie chwaliłem się wam, ale mam tatuaż i to już 2 tygodnie. Na poprzednim filmie to widzieliście, ale może tylko nie liczyli. W każdym razie już sprawdzamy, gdzie są ryby. Oj, proszę bardzo. I tutaj już widać, że tutaj na przykład stoi sobie jakaś rybka, najprawdopodobniej okoń. Nie jestem do końca pewien, czy to jest na pewno drobnica, czy to nie jest jakiś może glonek, ale tutaj to jest na 100% rybka. Tutaj również pod powierzchnią, 2 metry pod powierzchnią. Kolejna ryba. Patrz, szabelka. Jakie ładne rybki tutaj stoją. Rzucaj w trolu. Kolejna ryba tutaj na 4 metrach. Tutaj kolejna ryba niżej. I to fajnie pokazuje. Tutaj widzicie, że coś wystartowało do góry i tyle. Kolejna rybka, kolejny okonek. Najprawdopodobniej, choć nigdy nie wiadomo, może być to też również piękna płoć, ale raczej te tutaj na dole ryby to są okonie, które po prostu się gdzieś czają tutaj na drobnicy, chociaż tej drobnicy tutaj tak naprawdę w ogóle nie widać, bo byśmy to widzieli. Tutaj już coś nam się pojawia następnego, co to będzie? Tutaj stoi sobie jakaś ryba i tutaj jest drobnica. I tutaj pojawia się drobnica w tym momencie.
My jesteśmy już tutaj. Dobra, my sobie tutaj staniemy i zobaczymy, czy coś będzie brało. No widać, że tutaj coś się dzieje, także pół. Tutaj rzucamy i zobaczymy, co będzie. Dawaj! A, poszedł. O, jeden. Tak dosyć waha się, czy odpłynąć. Chyba nie chce. Ale miejmy nadzieję, że pójdzie. Kto wie. A więc co, na dzisiaj to tyle. My już spływamy. Jeszcze sobie rzucimy trochę na trola pewnie. Ale już spływamy do chatki, puchatki, żeby sobie się przespać. I myślę, że jutro będziemy łowić dalej. Myślę, że w tym samym miejscu, bo to miejsce jest niesamowite. I znaleźliśmy je, to jest najlepsze, znaleźliśmy je bez echosondy. Nie użyliśmy echosondy do znalezienia tego miejsca, tylko znaleźliśmy je po prostu na wyczucie. Także zobaczymy, jak będzie. Spływamy. Dzięki wielkie za film. Zostawcie komentarz, zostawcie suba, lajka i co? Lecimy. Hej!